No i co, młoda? Pamiętasz, gdzie jedziemy? Gdzie przyjechaliśmy i gdzie idziemy? Co? Idziemy na górkę i będziemy się wspinać. Tak? Mhm. Chyba tu. I co na tej górce miało być? Na koreczku miałaś napisane. Bystre oko. Sama jesteś bystre oko. Nie. Bystra woda. Nie. Bystra górka. Coś ci ten sufler słabo podpowiada. No. Nie wzięliśmy koreczka ze sobą, zakrętki. Czekaj, jak to było górskie oko? Nie. Czekaj. A jak się w Tatrach nazywa to jezioro najbardziej znane? Morskie oko. No. A gdzie teraz jesteśmy? W lesie. W lesie, a jak się nazywają te góry? Bystre oko. Beskidy. Beskidy. Tak, i my będziemy szli do Beskidzkiego Morskiego Oka. Beskidzkiego Morskiego Oka? Morskiego Oka. Tak? Tak było napisane? Tak. I jaka tu miejscowość jest niedaleko? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Spałaś jak wjeżdżaliśmy. Szymbark. Takie coś było? Chodź tu bliżej. Czujesz? Co? Jak drewno pachnie. Musisz podejść troszkę bliżej. Chodź. Tutaj łapę. Drewno nie gryzie. Czujesz? Jak pachnie? To chyba sosna jest. Sosnowata. No. Ciekawe jak daleko jeszcze. Na tą górę? No. O, co tu jest napisane? Czekaj, stoimy. Bystrdzie. Co? Czekaj, był S. Syku i. I. Dzie. No. Nie uciekaj, nie zjedzą cię. Bystrego. Nie. Nie. Czekaj, Kuba, nie czytaj. Co tu jest napisane? Beskidzie. Beskidzkie. Beskidzkie. Beskidzie. Tak, Beskidzie. Morskie oko. Tak. Idziemy oglądać? Gdzie? O tamtędy? No tak. No to chodźmy. No to chodźmy. Ja coś czuję, że to strasznie mała kałuża jest. Ale też. Co myślicie? Gdzie? No to Beskidzkie Morskie Oko. Beskidzie. Widzisz Beskidzkie Morskie? Tak. Długo nie posiedzimy. Trzymaj. Opowiadaj, co tu mamy ciekawego. Morskie oko, drzewa, trawę. Chcesz? Krzaki, kamienie, ziemia. Psik. I czekolada. Chcesz czekoladę? No to proszę. Będziemy chrupać. Będziesz chrupała do mikrofonu. Tato, co tam pisze na drzewie? Nie wiem. Jakiś wandal zniszczył drzewo. Próbował zniszczyć. Drzewa się tak łatwo nie dają, ale poranił je. No. Jakby ktoś tak wziął nóż i jemu na dupie porysował, co? To by było fajnie. Chyba nie. Olivia, posłuchaj. Wiewiórka? Mhm. Tak. Na pewno wiewiórki śpiewają. Tak.
Leją małpkę zauważyłam, bo się tak wystraszyłam. I wiedziałam, co to jest. To kameleon. Żaba. Nie. Bo to miało takie małe... Tato, co to była? To była rapucha czy żaba? Nie wiem. Była brązowa. Chyba rapucha. No żaba chyba jednak zielona. No, tak jest dużo różnych. No wiem. Nie tylko zielone muszą być. No wiem, brązowe też. Szare, brązowe. Pewnie nawet pomarańczowe by się znalazły. Nie, na pewno nie. Pomarańczowe już nie. Myślisz, że pomarańczowe nie? Tak. Pomarańczowa żaba, tak? Mhm. Piszmy i zobaczymy. Piszmy. Jest pomarańczowa żaba. Pomarańczowa żaba. Chyba nie mam internetu. Czego? Bo się pewnie antena za górą schowała. Musimy troszkę jeszcze zaczekać. No i co z tego, że się schowało za górą? No nic, nie ma internetu. Co góra przeszkadza, nie łapie internetu przez tak. Górę. Ale jak? No tak. Chodźcie! Jak? Jak góra może zabierać internet? No nie zabiera, tylko go po prostu zesłania. Czy można, może, że ona do góry. Co? Internet tak sobie biega do góry? No, a wtedy, no tak, do góry i... Internet się nigdy nie gubi. Skąd wiesz? Chodźcie! A tu już teraz jest zielona żaba. A to zielone to na pewno są. Nie, ale czy teraz działa internet? Jeszcze nie działa. Skąd wiesz? Bo sprawdziłem właśnie. Pamiętasz, którędy my wracali, przychodziliśmy? Nie. A jak myślisz, którędy? Tędy. Się wydaje, że tędy. Co? Się wydaje, że tamtędy. Tak? No dobra, to idziemy tędy. Będzie na ciebie, jak się zgubimy. Dobra, zobaczymy dzisiaj. Tak, zobaczymy. Nie. Mi się wydaje, że tędy. A tobie? Nie wiem już. Tobie się chyba wyda. Sam już nie wiem. Mi się też. Ja tam nie pamiętam. A czy mama pamiętała? Mama pamięta. Hej, był taki odsły. Parę minut. Oj! Bibi! Aj to podstępne kamienie, co? Bibi! Chyba też zaatakowały. Bibi! Dobra, które chcecie te kamienie? Te białe w kropki? A czy teraz internet działa? Nie wiem. Bo gdyby działał, wpisz pomarańczowa żaba. Co ty? No. Ty jaka, niebieska? Dobra. Niebieska wiem, że jest. No to czerwona. Czerwona też. Czarna. Różowa. Różowa. O, różowa. Może jest różowa? Mało jest zwierząt, które są różowe, tylko świnka. Jest jedna prawdziwa. No, wygląda na to, że tak. Zielona. Jest. Różowa. Co? Różowa żaba jest prawdziwa też. No. Żółta? Żółta jest. Brązowa wiemy, szara też wiemy. Tęczowa? Nie ma tęczowych. Szkoda. Znów te okropne muchy. No, paskudy, co? No. A
A wiesz, jakie one są głupie? Jakie? Nie dość, że się wszędzie pchają, to jeszcze jedzą kupy. Fuuu! O, głupie co? Ohyda! I jeszcze siedzą zadowolone. Tak. Aż się ktoś zbije. I pewnie im jeszcze te kupy smakują. Ble. Ble. Co? Mhm. A kiedy my następną ognisko rozpalamy? No za tydzień mieliśmy rozpalić, no. Oglądać deszcz meteorytów, co? No. Weźmiemy sobie tak jak wczoraj karimatę, śpiworek, położymy się i będziemy sobie oglądać gwiazdy. Będziemy patrzyli jak... A będziemy też patrzeć układy... Spada, a będziemy też zobaczymy układy? Układy, konstelacje? No. Też możemy. Świetnie. A czy układ i konstelacje się zmieniają w końcu czasem? Bardzo, 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 bardzo powoli. A ile im to mija dni? To raczej nie są dnie. Tylko? To raczej są całe cywilizacje. Co to cywilizacja? I jaki brzydki żuk. Chyba kupę je, a nie, mucha go je. Żuk się zamienił w kupę. Ble. Idziemy. To znaczy, że jak dinozaury chodziły po ziemi, to wtedy mogły być troszeczkę inne te konstelacje. Jakie? No inne niż te, które widzimy my teraz. Jakie na przykład? No inne, nie wiem jakie. Żaden dinozaur nie napisał książki o konstelacjach. Tak? Bo fakt. No bo nie umiałem czytać ani pisać. No. A poza tym w tamtych czasach nie było papieru, długopisów, czy nie? Mhm. Najpierw trzeba było to. Dinozaury były niepiśmienne, co? No, raz, że nie potrafiły, a dwa, że tego nie było. Nawet gdyby potrafiły. No, nawet jakby się nauczyły pisać i czytać, to by nie mogły pójść do sklepu i kupić. Proszę zeszyć długopis. Tak. No. A poza tym... Co by to było? Dobrze, dobrze, sprzedam panu zeszyt i długopis, tylko proszę mnie nie zjeść. To by było! To by było! Ale ustaliliśmy dzisiaj taką drogę razem. Jak na przykład gdzie ja przyniosłam zakrętki, ty wybrałeś. Mm-hmm. A teraz drogą ustalamy, jak wrócić. Tak jest. Już mi się robi strasznie ciężko. To co, na następny raz zakrętki będzie wybierała Kuba z mamą? Nie wiem. Damy im zakrętki, powiemy, wybierzcie. Dobra, i dorzucimy do mojego kompletu te zakrętki, jak skończymy wszystko wypić. Okej, jak wypijemy. Mama, Kuba! Jak wszystkie soki jak te soki wypijemy, to dacie mi wtedy zakrętki? Będę trzymać. Ja sobie będę umlał. Ja wam w ogóle nie dam. O, działa teraz. Pokaż, czy nikt nic nie kręcił? Nikt nic nie kręcił. Dobra, to opowiadaj. Idziemy do wodospadu i szukamy tego wodospadu. Przed sobą. Nie musisz bardzo blisko, ale przed sobą. Okay. Idziemy do wodospadu i go szukamy. Tak, zeszliśmy z drogi głównej. Zeszliśmy z drogi głównej, szliśmy po kamykach, a teraz idziemy my po normalnej trawie. Widzę ogrodzenie. Tak. Drzewa, pole jakieś. I to jest znak. A co na znaku napisane? Poczekaj. Teren prywatny, wstęp zbroniony. Tak jest. Czyli ktoś chyba komuś tutaj po ziemniakach chodził, co? To na pewno. A już przeszli tą drogą. Chyba tam
Nie, albo przeszli. Tędy pójdziemy, co? Tędy. Albo tędy? Przeszli tędy. Tak, to tam jest. Tu się tak? Rozpadł. Naprawdę? Ja myślałem, że to pociąg. Jeszcze możemy wskoczyć, żeby się do pociągu. Myślisz, że to pociąg? Nie, to rozpadł. Tak? Naprawdę, ja słyszę prosto. Ale to spływać tylko. Od mnie, to słyszę. Dobra, idziemy do niego. Gę, 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 gę. Gą, 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 gą. Co tam, Kuba, stęskniłeś się za pokrzywami? O, tu będzie łatwiej. Tam się podoszpać. No mówiłam, że jest. Wydaje ci się. Idź dalej. Dawaj, łapę. Jest! Dawaj, łapę. Nie zostantąd! Chodź, bo ty się zaprzyjaźnij z pokrzywami zaraz. Nie. O tak, leci. Dawaj, łapę. Nie. Dzięki. Dzięki, nie chodził po ziemniach, tylko naokoło. Chyba nie drogą. Gęm, 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 gęm. Co wyglądamy na pazury? No, pazury drzew, co? Nie, to są korzenie. Kręcaj, młody. Tu? Tu. Dobra. Przepraszam. Aj, aj, aj. Jakie aj, aj, aj. Ale dziura. Uwaga. Dawaj łapę. I ty, zobacz jaka dziura. Widzisz? Jak co trzeba to? Uważać. Piwnica? No, chyba tak. Tylko jak do niej się wychodzi później nią? Ale dużo ludzi tu. Słyszycie jak szumi. No tam już wcześniej parę minut temu słyschałam. Tak? To schodzimy tutaj na dół, czy idziemy tam dalej? Może schodzimy w sumie. Gdzie chcesz? Patrz pod nogi! Bo glebę zaraz zaliczysz. Jaką glebę? No to, a co tu jest? Gleba. Widzę wodospad. Tak? Strasznie szumi, co? Mhm. Ale głośno, ale wielki, co? Wodospad! I co, fajny wodospad? Mhm. To schodzimy? No to co? Właśnie. Teraz cię słychać, to opowiadaj. Co widziałaś, co oglądałaś? Wodospad. Tak? Jaki był duży? Bardzo duży. Jak największe góry świata? Może trochę mniejszy. Trochę mniejszy? To jak samochód. Może. Wielki jak dom. Może trochę mniejszy, może trochę większy. Wielki jak dom. No chyba do końca tak połowa domu. Aha. A ty, Kuba, też widziałeś wodospad? Tak. Jaki był duży? Jak 30 szkoli! Mhm. Nie, nie, połowa! Ciemna. A ty włączyłaś w ogóle mikrofon? No jasne! Łapa się świeci? Nie. No to dobrze. O, prawa. Tak? Tak, chętnie. Skrywał wywiad. Chyba puściła pąka, bo ją tu. Krowo, a ty co widziałaś? Co krowo widziałaś? Tu stawać, tu. Gdzie stoisz? Tu stój. Stój. I co ci powiedziała ta krowa? Nic. Ona ma dużo. Ona nic nie muczy. To są swojej koleżanki. I opowiadają jej bajki. Ale kto? Do ucha, te muchy. A no. Widziałaś, jak dużo tam much latało? No, ale przez zwierzęta takie normalne. Tak? No. Bajki im opowiadają? U babci też latały. To normalnie, że muchy przez zwierzęta latają. I już niedługo kończymy my na dzisiaj wywiad. Tato, ten samochód się nazywa Passat.
Pewnie dlatego, że jeździ po pasach.